Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a spotykamy się dzisiaj, ponieważ 21 maja, w najbliższy poniedziałek, w polskich sklepach pojawi się Xiaomi Redmi Note 5. Mamy już ten telefon, trochę przedpremierowo, dlatego opowiem Wam o kilku moich takich bardzo pierwszych, bardzo wstępnych wrażeniach. Zapraszam serdecznie. Kilka krótkich słów o specyfikacji. Sercem telefonu jest Snapdragon 636 z taktowaniem do 1,8 GHz. Grafika to Adreno 509, no i mamy dwie wersje pamięci, ale to już wiecie. Ekran 5,99 cala, prawie 6, proporcje 18:9, rozdzielczość Full HD+, a jasność to 450 nitów. Kontrast 1500:1, pokrycie gamy NTSC 83%. Jeżeli chodzi o aparaty, z przodu 13 megapikseli, z LED-owym doświetleniem, z oprogramowaniem upiększającym i zapisem filmu w Full HD w 30 klatkach. Natomiast z tyłu mamy dwie matryce. 12 megapikseli za obiektywem 1,9 i pomocniczą matrycę 5-megową z obiektywem o przysłonie 2,0. Telefon pracuje pod kontrolą Androida Oreo z interfejsem MIUI 9. Za zasilanie odpowiada natomiast akumulator dosyć pokaźny o pojemności 4000 mAh. Moi drodzy, ten telefon jest w moich rękach od południa, a mamy, jak widzicie, 17. Zatem no, nie będzie to pełna recenzja, bardzo mi przykro, ale to nie na tym kanale. Powiem Wam tylko, jakie wrażenie zrobił na mnie ten telefon na początek. A na pełną recenzję to oczywiście zapraszam, ale za jakiś czas. A jeżeli macie jakieś pytania na temat tego telefonu, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. Odpowiem albo w recenzji, a jak nie, to będę tutaj sukcesywnie odpowiadał w komentarzach pod filmem. Ten telefon będę miał przez jakiś czas, więc nie ma problemu. Obudowa i stylizacja. No powiem tak, jeżeli chodzi o design, to jakoś strasznie mnie na kolana nie rzuca, jest bardzo poprawnie, ale tak... Powiedziałbym trochę sztampowo, tak? Zwyczajnie. Nie ma wodotrysków, nie ma fajerwerków, więc kawałek porządnego urządzenia. Dość wąska ramka, ale nie najwęższa. Zgrabne, zaokrąglone szkiełko. Jest plastikowa wstawka między obudową a szkłem, która pewnie będzie w jakiś sposób tam amortyzowała wstrząsy w razie upadku. Jest oczywiście metal. Całkiem dobrze wyglądający. Tu nie ma na co narzekać, tu nie da się skrytykować tego designu, tylko po prostu jest tak skromnie, tak zwyczajnie. No najbardziej atrakcyjnie oczywiście wygląda wersja, moim zdaniem, niebieska, ale to kwestia gustu. No czarna jest z kolei ponadczasowo i uniwersalnie elegancka. Także są trzy do wyboru, co kto lubi. Jeśli chodzi o jakość montażu, to ja tu zastrzeżeń nie mam. Jest wszystko zrobione naprawdę porządnie, dobrze zmontowane, nie trzeszczy w łapach. Jest ok. Czytnik linii papilarnych, jak widzicie, jest z tyłu. Działa całkiem dobrze. No mówię, to trochę za wcześnie, żeby już tak kategoryzować. No tak na pierwszy rzut oka jest ok. Takie pierwsze jakby starcie z nim nastroiło mnie pozytywnie. No i mam nadzieję, że tak zostanie. No ale zobaczymy, tak? Wszystko się okaże za jakiś czas. Aparat fotograficzny, jak widzicie, wystaje poza ramkę. Będzie się na tym telefon opierał. No zobaczymy, jak wyjdzie z tym szkiełkiem. Może nic mu nie będzie. Zdjęć zrobiłem dosłownie kilka. Obejrzałem je na dużym ekranie. Jak na razie, no, też nie ma na co narzekać, ale tak jak mówię, no, co ja mogę o telefonie po paru godzinach powiedzieć? No, poczekajmy, dobra? Jeżeli chodzi o wyposażenie w złącza, no to jest kompletne, jest mini jack, jest trochę mnie to zaskoczyło, ale jest jeszcze klasyczne stare micro USB, także akcesoria od poprzednich telefonów spokojnie będą pasować. Jeden głośnik, może nie nadzwyczajny, ale jakoś tam brzmi, w każdym razie nie pokaleczył mi jeszcze uszu, więc chyba też jest ok. Na górze mamy pilota, ja go sobie później skonfiguruję do mojego sprzętu i zobaczymy, jak to działa. Jak dotąd z pilotów wbudowywanych w Xiaomi byłem zadowolony, więc myślę, że teraz też jakoś specjalnie chyba gorzej nie będzie. Obok, widzicie, od razu jest też dodatkowy mikrofon. Położenie przycisków standardowe, klasyczne, wygodne, norma. Wyświetlacz jest bardzo fajny. Jasny, wyraźny, dość duży.
Jest oczywiście tryb zmniejszenia interfejsu, tak żeby był przyjaźniejszy tym, co mają krótsze palce, nawet do 3,5 cali, można sobie tutaj to pomniejszyć. Jeżeli chodzi o nakładkę, no to cóż, no, MIUI można lubić, można nie lubić. Generalnie nie należy się tej nakładki bać. W zasadzie, jeżeli ktoś już miał Androida, to tutaj się bez problemu odnajdzie. Jest parę dodatków, chociażby taki dodatkowy panel dotykowy wysuwany z boku ekranu, chociażby parę dodanych gestów, tam robienie screenshota trzema palcami i tak dalej, i tak dalej. No jest tutaj tego trochę, ale wiecie, co mi się podoba? Podoba mi się to, że tutaj nie napchano zbędnych apek. Jest pakiet od Google, jest pakiet od Microsoftu. Jeżeli chodzi o aplikacje firmowe od Xiaomi, no to takie czysto użytkowe, tam do czyszczenia pamięci, menedżer plików, ten wspomniany już pilot, no musi być aplikacja, która tym steruje oczywiście, galeria. To firmowe dodatki, takie klasyczne, standardowe. Tutaj z niczym nie przesadzono i nie ma tutaj takich rzeczy, nazwijmy to, totalnie zbędnych i to jest bardzo fajne. Pamięci to nam dużo nie zajmuje. No tak na starcie mamy do dyspozycji trochę ponad 50 giga, oczywiście mówiąc o tej wersji 64 gigabajtowej. No jest okej, okay. No to mnie wszystko nastraja pozytywnie. No jest też coś, co mnie negatywnie nastroiło, kurczę, hybrydowy slot na karty. O, złą stronę Wam pokazałem. Widzicie, tu jest slot. No i niestety musicie wybierać albo dual SIM, albo jedna karta i rozbudowa pamięci. No, smuteczek. Także lepiej, jeżeli chcecie korzystać z dual SIM-a, to tak od razu Wam podpowiem, to lepiej sobie dołóżcie i kupcie tą wersję z większą pamięcią. No, po prostu będziecie bardziej zadowoleni. A, jeszcze Wam nie powiedziałem, co jest w zestawie. No to co widzicie? Szybki zasilacz, kabelek, no i silikonowy pokrowiec, co bardzo pochwalam, bo mamy już na start czym ochronić nowo kupiony telefon. To jest strasznie fajne posunięcie ze strony producenta, natomiast mniej fajnym jest to, że nie ma tu słuchawek. Będziecie sobie musieli kupić osobno, na szczęście jest mini jack, no to chwalmy producenta chociaż za to. Z tym Redmi Note 5 dostępnym w Polsce w oficjalnej dystrybucji to jest trochę zabawna sprawa. Bo choć nazwa jest ta sama, to jest zupełnie inny telefon niż Redmi Note 5, który jakiś czas temu zadebiutował w Chinach i tam jest sprzedawany. To są dwa zupełnie różne telefony z różnymi procesorami i aparatami fotograficznymi. Temu, który mamy w Polsce w oficjalnej sprzedaży, jest zdecydowanie bliżej do modelu, który w Chinach znany jest jako Redmi Note 5 Pro. Też nie do końca, bo z kolei tamten ma jeszcze lepszy aparat przedni, na przykład. Ale jeżeli już chcemy się trzymać pierwotnego nazewnictwa, czyli tak jak jest w naszym katalogu, to to jest model, który występował dotąd jako Redmi Note 5 AI Camera. Linki do wszystkich wersji znajdziecie pod filmem, w opisie filmu, ale uczulam Was, abyście nie pomylili przy zakupie Redmi Note 5 chińskiego z Redmi Note 5 tym z polskiej dystrybucji, bo ten z polskiej dystrybucji jest po prostu lepszy. Także nie dajcie się naciąć przypadkiem. A tak dla uspokojenia to jeszcze dodam, że według dołączonej dokumentacji do tego egzemplarza to w tym polskim LTE B20 występuje. Także spoko. Ten Xiaomi sprawia całkiem korzystne wrażenie jak na swoją cenę. Przynajmniej takie pierwsze, na pierwszy rzut oka. Wygląda całkiem fajnie, tu na pewno sporym atutem będzie akumulator, ale o tym to się dopiero przekonam za jakiś czas. Na razie widzę, że sporym atutem jest wyświetlacz, bo rzeczywiście jest bardzo fajny, bardzo jasny. Podejrzewam, że da radę w pełnym słońcu, ale no, pogoda na razie nie pozwala mi tego sprawdzić. Zatem podsumujmy. Dwie wersje, dwie ceny. 899 i 1049. Do kupienia od 21 maja w trzech wersjach kolorystycznych. W firmowych sklepach Xiaomi. No i w znanych, popularnych sieciówkach z elektroniką. Ja tu żadnej nie wymienię, bo niby dlaczego miałem to robić. No także możecie sobie już od poniedziałku ten telefon oglądać na żywo w sklepach i zastanawiać się nad jego zakupem. No i tak jak powiedziałem, na recenzję zapraszam za jakiś czas, a na razie zapraszam do oglądania naszych innych filmów. Do zobaczenia, cześć!